Premiera w kinie 19 lutego, dla wszystkich chyba 22, więc już niebawem. Moja postać jest stricte związana z Kasią Warnkę, tworzymy tam parę. No i trochę taka mieszanka wybuchowa, bym powiedział. W życiu nic nie zarobiłaś. Dobra, chodź! Nie k***a! Znajdę pracę i ci udowodnię. Niech przyjdzie jutro na piątą. A dlaczego tak późno? Ranny ptaszek. Miał na myśli piątą w nocy. No Kasia w tej części wiedzie prym, to zdecydowanie widać po tym teaserze. A jaka będzie w takim razie twoja rola? Bo na początku będziesz tym chłopakiem na wózku, a później coś się zmieni. Tak, coś się zmieni. Ja też wolałbym, żebyśmy rozmawiali, wiesz, na temat Kobiet Mafii wtedy, kiedy będzie ku temu okazja, jak będzie premiera. Więc tak po omacku mogę powiedzieć, że tak, Patryk dał mi taką możliwość przemiany. Moja postać przechodzi przemianę wizualną, ale i też z charakteru. Czy z charakteru na lepsze i czy wizualną na lepsze, to już pozostawiam w ocenie widzów. Ja osobiście jako Patryk mogę powiedzieć, że pierwszy raz bardziej podobają mi się i przypadły mi do gustu ciuchy, które i cały kostium, który był na początku, czyli ta wersja bardziej, że tak powiem, uboższa niż te wszystkie łańcuchy, Versace, które nie za bardzo są w moich klimatach, ale to na taki ubiór i na jego nową stylówę mojej postaci Adasia ma wpływ bardzo duży Kasia, czyli spuchnięta Anka. No myślę, że żaden facet by się tak nie ubrał sam, bez żadnej pomocy kobiety. Z drugiej strony nie oparłby się też Kasi Warnkę. Oczywiście, Kasia jest bardzo seksualną kobietą, ma w sobie pazur i w oczach demona, który mnie trochę kręci. Tytuł tekstu: syn nie daje jej pieniędzy, królowa mafii musi sprzątać mieszkanie. Tylko że mój syn ma 11 lat. To nie ma znaczenia. Piękna, sławna i bogata, rysy zrobisz! Byłam królową mafii i tak chcę wyglądać. Bo jak nie, to odwiedzi cię ponury żniwiarz. Wow!